Od ostatniego zestawienia najlepszych starych gier na PC-ty minęły już ponad 2 miesiące. Najwyższa pora więc, aby w końcu powrócić do swoich ulubionych pozycji z dzieciństwa. Zanim jednak zaczniemy, pozwólcie, że przedstawię wam Zen Market, czyli miejsce, w którym zrobicie zakupy prosto z Japonii. Portal wspomoże was na przykład w znalezieniu rzadkiej konsoli, super figurki albo retro gierki, a następnie umożliwi ich kupno i wyśle prosto pod wasze drzwi. Dodatkowo rejestrując się z linku w opisie i wpisując kod promocyjny CZUK, uzyskacie na start aż 900 punktów Zen na wysyłkę. Serdecznie polecam. Witaj. Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś z twojego rodzaju. Od czasu ostatnich problemów przeszło tym szlakiem wielu poszukiwaczy przygód. Na pewno zgodzicie się ze mną, że istnieją na tym świecie gry, których po prostu nigdy się nie zapomina. Nie każda z nich starzeje się jednak tak dobrze jak Diablo 2, które z wiekiem staje się właściwie tylko lepsze. Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, iż kilka lat temu debiutowało bardzo ciepło przyjęte Resurrected, ale wciąż oryginał posiada w sobie tak wiele uroku i miodności, że wracając do niego regularnie na przestrzeni lat, nie jestem sobie w stanie odmówić chociażby przejścia jednego aktu. Wszystko dlatego, że Blizzard przy okazji drugiej części tego klasyka postara się o naprawdę ponadprzeciętne tempo zabawy, uzależniającą formułę zbierania coraz to lepszego lootu, rozbudowane buildy prowadzonych bohaterów oraz, co oczywiste, jakże satysfakcjonującą walkę. No i jeszcze ten polski dubbing. Tak, Diablo 2 to zdecydowanie jedna z moich ulubionych gier wszechczasów. Graliście już w Baldur's Gate 3? Trzeba przyznać, że Larian Studios wykonało naprawdę kawał potężnej roboty, żeby przywrócić do żywych legendę stworzoną przez BioWare, co jest tym bardziej imponujące, że druga część wyszła prawie 24 lata temu. Cienie Ann kontynuowały bezpośrednio wątki rozpoczęte w jedynce i postawiły na nieco skromniejsze pod względem zawartości rozmiary. Pozwoliło to ich twórcom na stworzenie znacznie bogatszych w detale lokacji oraz zaangażowanie gracza w jeszcze lepszą fabułę niż poprzednio, a największe wrażenie robili nasi towarzysze, z którymi można było wchodzić w różnorakie relacje, jak i stawać z nimi ramię w ramię w boju. O doskonały klimacik, podobnie jak i w Diablo 2, dbała tu zaś znakomita rodzima lokalizacja. Na tym samym silniku co Wrota Baldura śmigało również Icewind Dale, przenoszące graczy w fantastyczne uniwersum Forgotten Realms, opierając się na drugim systemie Advanced D&D. Akcja gry została tu osadzona na dalekiej północy krainy znanej jako Doliny Lodowego Wichru, a sama gra w przeciwieństwie do Baldur's Gate znacznie bardziej niż na jednym bohaterze skupiała się na całej drużynie, którą mogliśmy oczywiście stworzyć lub wybrać jedną z dostępnych na samym początku. Odpowiedni dobór klasy umiejętności naszej ekipy był tu zresztą niezwykle istotny, ponieważ w trakcie zabawy nie można było już nikogo dobrać po drodze, zaś sama walka z jej udziałem, choć toczona w czasie rzeczywistym, była w pełni zgodna z zasadami papierowymi. Rzadko kiedy zdarza mi się, żebym już na tak wczesnym etapie odcinka wrzucał do niego jakieś gry sportowe. Tym razem jednak nadarzyła się ku temu doskonała okazja, ponieważ drugi Colin McRae jest produkcją absolutnie wyjątkową. Po pecetowej premierze w 2000 roku w tytuł od Codemasters grali wszak praktycznie wszyscy i to bez znaczenia, czy ktoś interesował się rajdami czy nie. Nawet zresztą osoby, które niespecjalnie odnajdywały się w jakichkolwiek samochodówkach, zgodnie powtarzały, że gra się w to wyśmienicie, natomiast pokonywanie kolejnych odcinków specjalnych dzięki genialnemu modelowi jazdy było przyjemniejsze niż w jakiejkolwiek innej pozycji tego typu. Oprawa audiowizualna również stała tu na najwyższym poziomie, zaś dodatkowym smaczkiem dla Polaków był Krzysztof Kołowczyc w roli pilota. W rejony symulacji po raz pierwszy od czasów jedynki zabrnęła również seria Need for Speed, która to porzucając dotychczasową formułę zręcznościowych wyścigów, tym razem przesiadła się na wyłącznie jedną markę Porsche, stając się zarazem jej swoistą encyklopedią. Takie atrakcje oferował oczywiście jeden z dwóch trybów kariery o nazwie Evolution, który pozwalał na odblokowywanie oraz testowanie kolejnych wozów ze stajni niemieckiego producenta, zaś w ramach drugiej kampanii można było przetestować swoje umiejętności kierowcy poprzez pokonywanie coraz to bardziej wymyślnych wyzwań. Zdecydowanie mniejszą samochodówką w tamtych czasach, nie mogącą konkurować z Electronic Arts, było Midtown Madness 2. Z drugiej strony znam też wielu podobnych mi graczy, patrzących na nią z dużą dozą sentymentów, ponieważ była to jedna z pierwszych gier, w jakie zagrali w swoim życiu. W każdym razie, nawet jeśli kontynuacja hiciora Microsoftu jak na czasy swojego wydania była nieco przestarzała pod względem grafiki, tak wynagradzała to całkowicie zwariowaną rozgrywką oraz niezwykle ciekawymi trybami, w których nierzadko trzeba było znaleźć drogę na skróty przez miasto. Tym
Tym razem zamiast jednego Chicago z jedynki zwiedzać można było aż dwie metropolie, na które składały się Londyn i San Francisco, zaś do wachlarza pojazdów dodano aż 10 nowych wehikułów. Lata 2000 to okres, w którym twórcy gier naprawdę nie bali się eksperymentować. Efektem tego nierzadko wprowadzali oni do swoich produkcji ciekawe twisty fabularne, niepasujące na pierwszy rzut oka mechaniki, czy też bardzo dużo humoru, o którego tak ciężko w dzisiejszych czasach. Zdarzało się też i tak jak w przypadku MDK 2, że za ich stworzenie brali się ludzie, którzy na co dzień trudnili się w zupełnie innych gatunkach, wszak za tytuł ten odpowiadał nie kto inny jak samo BioWare. Wbrew powszechnym obawom o jakość kontynuacji jednego z bestsellerów 1997 roku, kanadyjski producent ze swojego zadania wywiązał się bez zarzutu, okazując tym samym wszystkim niedowiarkom, że w tworzeniu przesyconych akcją strzelanek również czuje się doskonale. Mówcie co chcecie, ale w dzisiejszych poważnych do przesady tytułach naprawdę brakuje mi tego niewymuszonego i przyjemnego luzu znanego z początków tysiąclecia. O grę, która rozbawi was do łez współcześnie jest naprawdę ciężko, natomiast wcześniej nie dość, że wychodziły takie perełki jak MDK 2, to jeszcze parę miesięcy później pojawił się Giant Citizen Kabuto. Ten ostatni wraz ze swoim niewybrednym, brytyjskim wręcz poczuciem humoru, rewelacyjnymi postaciami pobocznymi oraz angażującą historią brylował chyba jeszcze mocniej niż nad swoją zaskakująco szczegółową i sprzętożerną grafiką. Tym bardziej smuci zatem los samego studia Planet Moon, któremu zachwycić świat dane było jeszcze tylko raz za sprawą Armed and Dangerous, by następnie popaść w całkowite zapomnienie. Segment badania rynku w dzisiejszym odcinku trwa jednak w najlepsze, a kolejnym jego sztosem będzie The Devil Inside, któremu głosu w polskiej lokalizacji użyczyli Piotr Wyrzykowski i, uwaga, Jerzy Kryszak w roli Kuby Rozpruwacza. Mechanicznie gra ta była całkiem standardowym shooterem z kamery z trzeciej osoby, jednak zupełnie niestandardowa była już jej sama otoczka. Wcielaliśmy się tu bowiem w byłego policjanta, a obecnie ochroniarza w stacji telewizyjnej, która robiła reportaż o seryjnym mordercy. Dlatego też cały czas, kiedy główny bohater zajmował się likwidacją zombiaków, demonów czy innych maszkaronów, za jego plecami podążał wierny kamerzysta, nagrywający wszystko na żywo, a w tle słychać było głosy komentatora, jak i reakcje rozbawionej widowni. Do śmiechu nie było za to zapewne wszystkim nieszczęśnikom, których na cel obrał sobie legendarny agent 47, ponieważ jak można się łatwo domyślić, niezwykł on odpuszczać swoim ofiarom, nie pozostawiając im zbyt wiele szans na przetrwanie. Pierwsze spotkanie z Hitmanem, pomimo dość przeciętnych recenzji w prasie, nie przeszkodziło duńskiemu IO Interactive w odniesieniu spektakularnego sukcesu sprzedażowego, zaś ich bohater bardzo szybko stał się jedną z wiodących postaci elektronicznego świata rozrywki. Ostatnią odsłoną tego uniwersum jest zresztą stosunkowo świeży Hitman 3, który wyszedł raptem 3 lata temu. You're throwing everything you've got at us, Alex. We're supposed to be allies, you maniac. I'm the one that put you into office. Listen, very carefully. I am not your pet, Mr. President. We Romanovs have our legacy to consider. I don't give a wooden nickel about your legacy. No dobra, a teraz całkowicie zmieniamy klimaty i przechodzimy do jednej z najlepszych strategii, jaka kiedykolwiek powstała, a więc Command & Conquer Red Alert 2. Tym razem doświadczone w temacie RTS-ów Westwood sporządziło dla swoich fanów bardzo ciekawą wizję alternatywnej rzeczywistości, w której Armia Czerwona zaatakowała tereny USA, natomiast graczom oddano możliwość pokierowania losami każdej ze stron konfliktu w ramach odrębnych kampanii. Poza bardzo udanym interfejsem, niezwykle szybką jak na gatunek akcją oraz sprawnym zarządzaniem bazą, można zaś było tu podziwiać nieco cringe'owate, ale za to pełne przerysowanych postaci i pięknych kobiet FMV-ki. Gamerska płeć piękna zapewne doskonale pamięta też setki godzin, jakie spędzała przy pierwszych Simsach, chociaż akurat w 2000 roku produkcja ta stanowiła fenomenalny powiew świeżości dla każdego interesującego się elektroniczną rozrywką. Przykładowo ja z moim bratem spędzaliśmy przy tym dosłownie chore ilości czasu, dzieląc się przy okazji na tej zasadzie, że mnie raczej interesowały relacje międzyludzkie i interakcja z otoczeniem, a jego budowanie zaawansowanych domostw, trenowanie umiejętności czy też usuwanie barierek z basenu, natomiast jak to się kończyło, doskonale wszyscy pamiętamy.
Doskonała trójwymiarowa strategia Sacrifice to już z kolei dzieło legendarnego w moich oczach Shiny Entertainment, które to nigdy nie bało się eksperymentować ze swoimi projektami. Dlatego też wcale mnie nie dziwi, że już w 2000 roku stworzyli oni coś na wzór dzisiejszej moby, w której rozgrywka bardzo mocno nastawiona była na multiplayer, a gracze wcielając się w jednego z pięciu magów za sprawą dziesiątek dostępnych czarów starali się wykurzyć z mapy wszelką konkurencję. Jeden z pierwszych poważnych i trójwymiarowych simów traktujących o piratach było natomiast Sea Dogs, którego druga część została zresztą przemianowana na późniejszych Piratów z Karaibów. Zanim to nastąpiło, już 3 lata wcześniej można było jednak swobodnie popływać sobie po rozległych morzach karaibskich, wplątać się w różne intrygi pomiędzy gubernatorami poszczególnych portów, zająć się handlem jak porządny obywatel lub też wcielić się w najgorszego pirata, jaki pływał po tych wodach. Dziś gra zestarzała się okropnie, będąc tworem praktycznie niegrywalnym, ale nie da się ukryć, że podłożyła ona spore podwaliny pod produkcje takie jak Sea of Thieves czy Skull and Bones. Co to było? Gliniarzem. Jestem gliniarzem. Co za sukinsyn? Ale mnie boli grzmię. Hej, czujesz coś? Na półmetku dzisiejszego odcinka ponownie wracamy do Shiny, które tego samego roku wydało aż dwie genialne pozycje, z czego prezentowany właśnie Messiah to moja ukochana pozycja, którą do dziś trzymam w Big Boxie na honorowym miejscu na półce. Głównym bohaterem tej niecodziennej opowieści był mały cherubinek o imieniu Bob, zesłany na ziemię przez twórcę celem oczyszczenia jej z grzechów, zaś jedyną bronią, którą dysponował, była umiejętność wcielania się w skórę każdej z żywych postaci napotykanych po drodze. Pozwalało to zresztą na bardzo nieliniowe podejście do rozgrywki, która swoją budową przypominała nieco labirynty znane z dzisiejszych Souls-like'ów i choć produkcja ta nie była porównywalnie trudna, tak wymagała całkiem sporo zręczności i główkowania po stronie grającego. O wiele mniej myślenia, za to znacznie więcej krwi i psychodelii oferowała zaś Alicja w Krainie Czarów w interpretacji Americana McGee. Tytuł ten zamiast na wesołą paletę barw oraz sympatyczne stworzonka dla dzieci postawił na znacznie mroczniejszą i brutalniejszą historię bohaterki, która w związku ze śmiercią swoich rodziców przeżywała prawdziwą traumę, walcząc z nią pozostając w ośrodku dla psychicznie chorych. Jej główny cel, a więc pokonanie złej królowej Kier, pozostawał wprawdzie ten sam, jednakże już samo otoczenie zbudowane swoją drogą na silniku Quake'a 3 budziło prawdziwy niepokój, a zarazem zachwyt swoim zwariowanym i surrealistycznym charakterem. Silnik id Software wykorzystano w tamtym czasie do jeszcze jednej ciekawej produkcji bazującej na bardzo popularnym wówczas filmie anime pod tytułem Heavy Metal. FAKK2, czy jak to woli po prostu FAK 2, to generalnie jedna z najładniejszych gier tamtego okresu, ale przede wszystkim naprawdę udane połączenie TPP akcji z elementami RPG. Sama walka zaś to całkiem skomplikowana sieczka wykorzystująca różne ciosy, mnóstwo broni oraz techniki czy umiejętności specjalne, a wszystko to oczywiście w ciężkiej i podkreślającej jeszcze bardziej wyjątkowość tego tytułu muzyce heavy metalowej. Jeżeli na tapet wjeżdża właśnie pozycja zbudowana na silniku Unreal Engine, to wiedz, że już niedługo do zestawienia wkroczą soczyste FPS-y. Zanim to jednak nastąpi, pozwólcie, że przedstawię wam Rune Classic, czyli przygody nordyckiego wojownika osadzone w czasach pogaństwa i dominacji wikingów. Wcierając się tu w młodego wojownika o imieniu Ragnar, poza jego własnymi słabościami, mieliśmy też okazję zmierzyć się z różnymi stworami pochodzącymi z mitologii skandynawskiej, a tytuł ten zręcznie mieszał w całość elementy właściwe dla gry akcji z typowymi platformerami. Graficznie i muzycznie też było bardzo dobrze i tylko żal człowiekowi się robi, co też w 2019 roku zrobiono z jego beznadziejną kontynuacją. Jako że obiecałem, że będzie soczyście, tak nie pozostaje mi nic innego jak rozpoczęcie segmentu strzelankowego od przekozaka w postaci Soldier of Fortune. Dzieło Raven Software to absolutny majstersztyk w dziedzinie FPS-ów, który swoją brutalnością oraz poczuciem siły wystrzału pozostawiał daleko w tyle ówczesną konkurencję. Patrząc zresztą na ten tytuł w akcji, aż niesamowitym wydaje się fakt, iż śmiga on na silniku stareńkiego już Quake'a 2, zwłaszcza jeśli przypatrzymy się autorskiemu pomysłowi na obrażenia zadawane przeciwnikom. Można tu było wszak odstrzelić im zarówno ręce jak i nogi, a celny strzał w bebechy powodował, że ich flaki lądowały na wierzchu. Mega.
Znacznie bardziej wyważoną i spokojną rozgrywkę preferowano natomiast w projekt IGI, gdzie dosłownie każda zbłąkana kula mogła zaważyć na powodzeniu bądź też klęsce misji, której się podjęliśmy. Do każdego z przeciwników trzeba tu było więc podchodzić z odpowiednią dozą ostrożności, a ponadprzeciętny realizm pozwalał pozbawiać życia przeciwników, strzelając na przykład przez zamknięte drzwi albo cienkie ściany budynku. Dodatkowo gra zręcznie łączyła w sobie kamerę z pierwszej oraz trzeciej osoby, a widoczki wyrenderowane przez silnik rozgrzewały do czerwoności nawet najmocniejsze karty graficzne. A jeżeli już jesteśmy w temacie silników, no to jednym z najpopularniejszych narzędzi przy tworzeniu gier w tamtym czasie był Littek od Monolithu, na którym to działała chociażby polska Nina Kroniki Agenta. Nie o niej będziemy tu jednak mówić, ponieważ dwa lata wcześniej na komputerach klasy PC pojawiła się o wiele ładniejsza i znacznie bardziej dopracowana koleżanka występująca w roli agenta 007 w spódnicy w niezapomnianym The Operative No One Lives Forever. Strzelanka amerykańskiej ekipy praktycznie z miejsca stała się jedną z najlepiej ocenianych produkcji swojego rocznika, zdobywając ogromną popularność fanów dzięki szpiegowskiemu klimacikowi podanemu w lekkim sosie, ciekawie zaprojektowanym misjom oraz jakże charyzmatycznej głównej bohaterce. Postać Garetta, czyli najsłynniejszego złodzieja w historii gier wideo, nie pojawiała się może na ekranach komputerów tak często jak Kate, ale i tak nie przeszkodziło mu to w pozyskaniu naprawdę sporej bazy zwolenników. Wszystko to za sprawą jego specjalistycznych umiejętności, które pozwalały mu okradać nieświadomych ludzi nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach oraz zwinność kota umożliwiająca mu przemykanie w ciemnościach przed oczami strażników. Walki oczywiście też tu nie brakowała i potrafiły pojawiać się elementy grozy. Thief 2 nawet dziś broni się pod wieloma względami. Warto też wspomnieć o doskonałym Deus Exie, który był w sumie takim cyberpunkiem, tylko że z 2000 roku. Bardziej niż sekcje strzelane, liczył się tu jednak aspekty RPG, a sama gra potrafiła zaskakiwać odbiorców takimi rzeczami jak na przykład złożona fizyka obiektów, czy też niestandardowe podejście do przyjmowania obrażeń przez głównego bohatera, którego pasek, a raczej ikonę zdrowia podzielono na poszczególne partie ciała. Dawało to naprawdę mega fajny i rzadko spotykany efekt, ponieważ jeśli dajmy na to naszą postać postrzelono mocniej w nogę, poruszanie się nią stawało się mocno ograniczone, ponieważ ta najzwyczajniej w świecie zaczynała kuleć. Działu sportowego pierwszego odcinka z 2000 roku wcale nie zaczniemy od Tony'ego Hawk'a, ponieważ dla mnie osobiście najlepszą grą z tego gatunku był Dave Mira Freestyle BMX od konkurencji. Produkcja The Taxis była znacznie mniej skomplikowana, zarazem prostsza od swojego kolegi wymiatającego na desce, ale za to mogła pochwalić się genialną ścieżką muzyczną oraz równie dobrze zaprojektowanymi poziomami. Nie brakowało tu też oczywiście efektownych trików, grindowania na poręczach i interakcji z różnymi elementami na mapie. Druga część cyklu niestety nie pojawiła się już na PC-tach, w czym ubolewam, ale na pewno opowiem jeszcze o niej przy okazji odcinka z PlayStation 2. Nie będzie też większym zaskoczeniem, jeśli powiem wam, że w przeciwieństwie do mnie, większość graczy mimo wszystko stawiała na popularniejszego Tony'ego Hawk'a, który najpierw zawojował pierwsze PlayStation, a chwilę później zrobił to samo z przedstawicielami PC Master Race. Gdybym tylko nie trafił na Tony'ego dopiero przy okazji trójki, ze mną prawdopodobnie też byłoby podobnie, ponieważ nie będę krył, że produkcja ta mogła pochwalić się nie tylko o wiele płynniejszą animacją, ale i też zwiększoną dynamiką zabawy, które razem sprawiały, iż wykonywane triki znacznie lepiej kleiły się na ekranie. Kleju w nartach nie używali za to zawodnicy ze skoków narciarskich 2001 Polskie Zwycięstwo. Produkcja RTL-u w naszym kraju pojawiła się w kioskach razem z gazetką Dobra Gra i z miejsca stała się prawdziwym hitem, ponieważ wydarzenie to zbiegło się z wybuchem fenomenu społecznego znanego jako Mały Showmania. Kiedy Adaś zatem wykręcał kosmiczne wyniki na skoczniach, my robiliśmy dokładnie to samo na komputerach, a gra pozwalała znacznie bardziej wczuć się w rolę jednego z uczestników tego interesującego sportu niż równie dobrze przyjęte DSJ. Kto nie lubił skoków, a jarał się piłą, zawsze mógł też odpalić sobie po prostu starą dobrą FIFA, która w 2001 roku dostała akurat prawdziwego kopa technologicznego pod kątem wizualnym i prezentowała dzięki temu prawdziwie fotorealistyczną grafikę. Ciekawe też były same mecze, bo oczywiście były to czasy, kiedy gała przyklejała się do buta na supergluta, a podania wykonywało się zawsze z jednolitą siłą. Jeżeli zaś wkurzył nas bramkarz, można go było zawsze wyciąć jak trawę na sianokosach, co wiązało się nie tylko z czerwoną kartką, ale i uroczą dyskusją zawodników z wesołą muzyczką w tle. Piękne czasy. Są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugolinę i dzieci.
Mieliście może kiedyś tak, że w niedzielę rano zamiast iść do kościoła, chwytaliście za telefon i nerwowo oczekiwaliście na połączenie z brzydkim skrzatem w zielonych spodenkach, któremu uprowadzono rodzinę? Jeżeli tego nie rozumiesz, to prawdopodobnie nie wychowywałeś się na przełomie XX i XXI wieku, natomiast ci bardziej doświadczeni na pewno od razu skojarzyli, że chodziło o Hugo buszującego po tropikalnej wyspie. Co ciekawe, o ile taki Hugokopter czy liany znane z programu faktycznie wyszły w 2000 roku, tak już mega popularny struś i wulkan wprowadzono dopiero w drugiej części 2002 roku. Zakładam też, że każdy z was doskonale kojarzy platformówkę Krok z 1997 roku. Nie każdy jednak wielu pamięta, że tytuł ten 3 lata później doczekał się całkiem przyzwoitej kontynuacji. Ta stała się nieco bardziej otwarta i elastyczna w porównaniu do pierwowzoru, a poza standardowymi mechanikami skakania i walki z przeciwnikami, wprowadzono też dodatkowe rozpraszacze, takie jak ściganie się motorówką z innymi zwierzakami, czy też przejazd platformą górniczą. Poza tym usprawniono jeszcze sterowanie, a główny bohater dzięki zwiększonej ilości poligonów stał się o wiele bardziej gładki niż poprzednio. Budżetowym ripoffem Kroka, którego i tak nie mogłem tu pominąć, był oczywiście polski kangurek Chaos, żynający dosłownie wszystko z innych dostępnych platformerów na rynku, począwszy od głównego bohatera i sterowania, a kończąc na konstrukcji poziomów i walkami z bossami. Wszystko tu było, mówiąc brutalnie, podpierdzielone, ale gra broniła się po pierwsze niską ceną, a po drugie przeczołganiem przez różne gazetki z grami dostępne w kioskach. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze zestawienie najlepszych 30 gier z 2000 roku. Dajcie koniecznie znać, jakie produkcje według was tu zabrakło, a ja postaram się umieścić ją w części drugiej. Nie zapominajcie też o zarejestrowaniu się w Zen Market z linku w opisie, wykorzystując kod promocyjny CZUK, dzięki czemu dostaniecie dodatkowe dwie dyszki na wysyłkę. Tymczasem ja żegnam się z wami i zapraszam was do oglądania pozostałych materiałów na kanale.